Rysunki w małych formatach na co dzień zamknięte w tematycznych notesach. Łączy je fascynacja architekturą oraz przestrzenią tworzoną, zamieszkiwaną i użytkowaną przez człowieka. Wystawa prac Agnieszki Dybowskiej otworzyła Galerię Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Wcześniej artystka tworzyła na ścianie galerii mural obrazujący blok, w którym mieszkała jako dziecko. Wydarzeniu muzycznie towarzyszył Adam Byczkowski, który występuje pod pseudonimem Better Person. To są utwory, które ja nagrałem w domu, u siebie w Berlinie, z użyciem keyboardu i mikrofonu. Gdybyś miał scharakteryzować to, co tworzysz, bo to jest no, też dość specyficzne brzmienie. Tak, no to są po prostu ballady. Galerią Dobro opiekować się będzie Emilia Konwerska. Chcielibyśmy zmienić trochę taką formułę wernisaży, które są, powiem tak, przewidywalne, w coś bardziej imprezowego, połączonego z nową muzyką, nowymi brzmieniami, żeby też pokazać charakter tej galerii, że ona żyje, jest otwarta, że dzieją się tutaj rzeczy na żywo. Oddanie przestrzeni artystom i stworzenie im szansy na pokazywanie swojej twórczości szerszej publiczności to jedno z założeń nowej wizji działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. W takiej tradycyjnej formie tego typu instytucje się zużyły, więc chcemy programować naszą działalność razem z twórcami, wręcz z ich pomysłami, z ich myśleniem o świecie w roli głównej. Galeria Dobro zajęła miejsce funkcjonującej dotychczas Galerii Rynek. Działa w samym sercu Olsztyna przy ulicy Stare Miasto 24-25. Zajrzeć można tu od wtorku do niedzieli między 12 a 20. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv